kwasy karboksylowe. Jeżeli by tak w skrócie przyjrzeć się strukturze kwasu karboksylowego, to co, grupa karbonylowa podstawiona z jednej strony, jeszcze napiszmy w ten sposób, grupą hydroksylową. Teraz jeżeli się przyglądamy centrum reakcyjnym, czyli jak mogą kwasy w ogóle reagować, to jest pierwszy typ reakcji z czym? Z zasadą, prawda? Kiedy odrywany jest ten kwasowy proton, reakcja jest odwracalna, bo kwas zasada jest odwracalna, czyli Ka albo pKa, które charakteryzują nam stałą termodynamiczną, czyli w którą stronę ta reakcja jest bardziej przesunięta, czy tą zasadą może być też co? Woda, bo też ma tutaj pary elektronowe, prawda? Czyli też tak może reagować. Ja mówię na razie w takim dużym skrócie, co się może dziać w ogóle z kwasem, bo taki skrót też nam dużo daje, żeby się zorientować, patrząc jak, spekulując, co się tu może stać, prawda? Patrząc na strukturę. Drugi typ reakcji to jest taki, gdzie nukleofil uderza tutaj, tak jak przy grupie karbonylowej aldehydu czy ketonu, kiedy mieliśmy taką reaktywność, że co, następowała addycja, to tutaj następować będzie substytucja na trygonalnym atomie węgla. I trzeci typ reaktywności to jest, proszę Państwa, kiedy na przykład zasada odrywa tutaj ten wodór i tworzy się w pożeniu alfa anion, czyli tu mamy ten kwaśny wodór, prawda? Tworzy się anion, czyli ten anion to co to będzie? Karboanion, nukleofil, który może w różnych reakcjach brać udział. Czyli to jest w zasadzie taki w bardzo dużym skrócie reaktywność kwasów karboksylowych. Jeżeli teraz przyglądamy się strukturą kwasów, to w szczególności bardzo krótko, tylko zupełnie informacyjnie, na przykład o nazewnictwie. Znowu taką ciekawą historię to jest to, że na przykład raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli to będzie kwas 2-bromo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pentanowy, prawda? Razem z tym atomem ma 5, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ale alfa, bromo, czyli w położeniu nazewnictwo zwyczajowe, to jest tak, że to położenie alfa jest jeden dalej od grupy karboksylowej, prawda? Czyli całaś ta karboksylowa, alfa, bromo, na przykład 5, to jest walerianowy by się nazwał, czyli alfa, bromo, walerianowy, albo 2-bromo, czyli chociaż alfa odpowiada, patrzcie, jedynce, a jedynka to jest tutaj ten, w tym położeniu, według nomenklatury całkowicie systematycznej. Czyli taka znowu niekonsekwencja pewna, która występuje między nazewnictwem JUPAC a nazewnictwem zwyczajowym. Teraz proszę Państwa następna rzecz. Grupa karboksylowa generuje, czyli powoduje, że ten atom jest silnie kwaśny i to tłumaczyliśmy sobie poprzez efekt mezomeryczny. Dzisiaj o tym już nie będę mówił, bo mówiliśmy dużo, dużo wcześniej, czyli grupa karboksylowa, jeżeli weźmiemy właśnie pod uwagę o taką stałą kwasowości w ten sposób, czyli ta pierwsza, prawda, plus woda, tak, to możemy mieć, o, to daje nam RCOO- plus H3
O plus, prawda? I tutaj jest ten PKA, czyli ujemny logarytm ze stałej kwasowości. I teraz co? Generalnie rzecz biorąc, taki anion kwasu karboksylowego jest trwały, dużo trwalszy niż na przykład w przypadku alkoholi, czyli kwasy karboksylowe mają pKa rzędu, powiedzmy sobie, 5. Wiązania wodorowe, czyli generalnie tego typu struktury, gdzie tu mamy OH, to możemy znowu tworzyć takie dimery. Prawda? Tworzą się dimery kwasów O, czyli tutaj będzie jedna cząsteczka, a tu jest druga cząsteczka. Tworzą się dimery. Jeżeli tworzą się dimery, to co się będzie działo z temperaturami wrzenia na przykład kwasów karboksylowych w porównaniu do innych podobnych cząsteczek o podobnych masach czy ciężarach cząsteczkowych? Będą znacznie, znacznie wyższe. Czyli na przykład dimer kwasu octowego. Tak, dimer kwasu octowego, czyli jeżeli potraktowalibyśmy, że tu jest ta grupa CH3 formalnie, prawda, jak tak narysowaliśmy, czasem w sposób baganiarski moglibyśmy pomyśleć, że tu nic nie ma, ale formalnie to jest akurat CH3, prawda, taka kreseczka oznacza, jeżeli nic nie dorysowaliśmy, to temperatura wrzenia takiego dimeru wynosi 118 stopni Celsjusza. Proszę Państwa, jeżeli chodzi teraz o inne właściwości fizyczne, to w wodzie rozpuszczalność maleje oczywiście ze wzrostem łańcucha alkilowego, bo co, im będzie dłuższy ten łańcuch alkilowy, tym polarność będzie mniejsza, będzie apolarny układ coraz bardziej się zaznaczał, czyli wobec tego rozpuszczalność w wodzie będzie malała. Do 4 węgli mieszają się z wodą. Łatwiej rozpuszczalne są w alkoholach, ale także w mniej polarnych rozpuszczalnikach, na przykład w chloroformie, szczególnie jako dimery, prawda? Bo ta polarność też tam jest, jak gdyby w mniejszym stopniu się wyraża. Proszę Państwa, teraz jak będzie wyglądała wpływ struktury chemicznej na kwasowość tychże związków. Więc jeżeli na przykład mamy tutaj COOH i tu będzie podstawnik X, to jaki będzie wpływ tego podstawnika na stałą pKa, czyli o na coś takiego COO minus i tu będzie X podstawnik. Jaki będzie wpływ tego pKa? Możemy oczywiście najpierw zastanowić się i tu nie powinniśmy mieć żadnych problemów, żeby to wyjaśnić, czyli jeżeli przyjrzymy się w sposób taki, bym powiedział, generalny, czyli mamy na przykład podstawniki elektroakceptory, elektrodonorowe. Jak będzie wpływał elektroakceptorowy podstawnik? Będzie zwiększał moc kwasu czy zmniejszał? Czyli czy to pKa będzie mniejsze czy większe? Czy moc kwasu będzie większa, wyższa, jeżeli tu będzie elektroakceptorowy podstawnik? No, jak myślimy? Przypuśćmy, że napiszemy tutaj chlor. Jak Wam się wydaje? Oczywiście, dlaczego? Jeżeli tutaj mamy elektroakceptorowy, to patrzcie, co się dzieje z tym ładunkiem. O, ten ładunek jest tutaj, można powiedzieć, delokalizowany w pewnym sensie, czyli on się rozmywa po cząsteczce, czyli im jest bardziej skoncentrowany taki ładunek, tym cząsteczka mniej trwała. Czyli jak jest mniej trwała, tym energia wyższa. Wobec tego wszystkie elektroakceptorowe
będą zwiększały moc kwasu, czyli chlor, na przykład brom i tak dalej. W szczególności możemy napisać tutaj takie struktury, o, dokładnie jak są tutaj, o, narysowane. Na przykład kilka struktur charakteryzuje takich kwasów z kolei. Jeżeli weźmiemy struktury aromatyczne i tutaj najróżniejsze podstawniki OH i teraz odpowiednio następny, przypiszmy, że napiszemy to w sposób bardziej ogólny, tak, nie musimy tak tego rysować, tylko napiszmy, że to będzie o podstawnik X tutaj i X będzie odpowiednio para OH, dalej będzie para OCH3, para chloro, para CHO i para NO2. To teraz, jeżeli się przyglądamy, bo tutaj ten szereg będzie podobny jak przy aromatycznej substytucji elektrofilowej, tam charakteryzowaliśmy reaktywność takiego układu i przypominam, że grupa OH miała jaki efekt? Elektrodonorowy czy akceptorowy? Elektrodonorowy. Ona przyspieszała tamtą reakcję. A teraz co? Przypominam, że elektroakceptorowy powinien zwiększyć kwasowość. Po żeniu para również, prawda, to się dzieje, mimo że on jest dużo dalej oddalony od tego podstawnika. Jeżeli z kolei napiszemy pKa, to jest odpowiednio 4,48, 4,46, 4,0, 3,75 i 3,41. Teraz tak, moc kwasu jest tym wyższa, im pKa jest jakie? Tak jest, czyli wobec tego ten jest najsilniejszym kwasem, prawda? Popatrzmy, 3,41, 4,48. Czyli to jest rzędu o jedną jednostkę, czyli jeżeli przełożymy jedną jednostkę w skali logarytmicznej, to jest ile? 10 razy. Czy to jest taka duża? No w skali chemicznej czasami dużo większe są te różnice. Proszę Państwa, jeżeli byśmy napisali teraz szereg takich kwasów, gdzie z kolei o gdzie będzie tutaj na przykład podstawnik chlor oddalony odpowiednio coraz dalej od tej grupy karboksylowej, to czy on będzie miał wpływ na kwasowość tutaj? Coraz mniejszą, im będzie dalej oddalony. Się nazywa efekt pola, prawda? Efekt pola, czyli on też wpływa na kwasowość, zwiększając kwasowość kwasu karboksylowego, ale oczywiście w ten sposób, że im dalej jest oddalony od tej grupy karboksylowej, tym kwasowość jest niższa. Proszę Państwa, z ciekawszych reakcji, które dają nam kwas karboksylowy, a które poznaliśmy podobne reakcje, to może być synteza Grignara, czyli my wiemy, że związki Grignara ulegają addycji do czego? Do grupy karbonylowej, ale pewną specyficzną opcją, można powiedzieć, grupy karbonylowej to jest taki związek, gdzie o, ditlenek węgla. Bardzo modna dzisiaj cząsteczka ditlenek węgla, bo mamy go bardzo, bardzo dużo. Jeżeli byśmy napisali taką konkretnie, jak w podręczniku mamy reakcję, czyli CH3, CH3, CH3 i tutaj brom, prawda?
kto pod wpływem odpowiednio wiórków magnezowych, czyli magnez w eterze bezwodnym, przypominam. Czemu bezwodnym? Bo woda natychmiast przereagowałaby z odczynnikiem Grignarda. Otrzymujemy odpowiedni odczynnik Grignarda. Trochę za blisko narysowałem, za mało ma miejsca. Muszę tutaj troszeczkę przesunąć ten ditlenek dalej węgla. O, czyli napiszmy CH3, CH3, CH3. MGBR, czyli co to jest? To jest w pewnym sensie coś takiego, przypominam, że tutaj mam odpowiedni karboanion, a tutaj mam odpowiedni cząstkowy ładunek dodatni, czyli tutaj cząstkowy ładunek ujemny, ale mogę sobie jak gdyby pomyśleć, że to jest karboanion, prawda? O tym w pewnym sensie zapomnieć. Plus ditlenek węgla. Jaka jest struktura ditlenku węgla? Jaką on tutaj musi mieć hybrydyzację węgiel? Oczywiście. Analog jakiej cząsteczki? Mówiliśmy kumulence 3, prawda? Czyli allenu, prawda? Też mówiłem, to jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście egzaminu. Też przeważnie na egzaminie coś takiego ćwiczymy, tak? Czyli następuje addycja. Jaka? Jaka addycja następuje do wiązania karbonylowego? Jaki typ addycji to jest? Nukleofilowa, oczywiście, bo tu mamy nukleofil, patrzcie, minus. Nukleofilowa do wiązania karboksylowego i mamy, proszę Państwa, CO, tutaj będzie ta reszta, znowu trochę mi się to tu nie mieści, wobec tego napiszę tam na tej górnej tablicy, zacząłem zbyt optymistycznie to pisać. Tak, czyli tutaj narysujmy sobie po prostu tak, żeby to pasowało, czyli tu będzie CO. O, a tutaj będzie CH3, CH3. CH3, tak. O minus MGBR plus, tak. I oczywiście pod wpływem wody otrzymujemy odpowiedni kwas. Przypiszmy, że napiszemy to jako R, bo tak często się pisze w chemii organicznej. Czyli otrzymujemy RCOOH. Czyli odpowiedni kwas karboksylowy. Bardzo użyteczna metoda syntezy. Oczywiście nie zawsze stosowana, bo to jest w sumie... czy można powiedzieć, że to jest trudna metoda? Może przesadą by było, kiedybym powiedział, że to jest trudna metoda, ale już samo to, że muszę prowadzić w warunkach bezwodnych tą syntezę, no to jest rzecz niewygodna, prawda? Natomiast co jest wygodne? To, że bardzo wiele jestem w stanie w ten sposób uzyskać, bo patrzcie, że co? Odpowiedni halogenek alkilu albo arylu nawet, bo to nam nie przeszkadza, zawsze jesteśmy w stanie wygenerować takie związki Grignarda, jestem w stanie przekształcić w kwas karboksylowy. Czyli można powiedzieć, że taka funkcja, prawda, halogenku alkilu pozwala na otrzymanie odpowiedniego kwasu karboksylowego. Proszę Państwa, reaktywność kwasów karboksylowych, czyli reakcje kwasów karboksylowych. I teraz, jeżeli bym napisał tutaj, przypuśćmy, jak będzie reagował kwas octowy z zasadą sodową? No, kwas... Aha. Kwas octowy pod wpływem
NaOH. No, co powstanie? No, nastąpi oczywiście tutaj O minus Na plus, prawda? Czyli odpowiednio, jak się będzie nazywał ten związek? No, jak go nazwać? Jeszcze raz? Ale czy to jest etanolan? Jak się nazywa ten kwas konkretnie? Jeżeli tu bym powiedział, że to jest grupa CH3, prawda? Tak, formalnie powinno to być. Czyli kwas octowy, to co to będzie po prawej stronie? Octan sodu, oczywiście. A proszę Państwa, jeżeli napisałbym taką teraz reakcję. I teraz z amoniakiem, co powstanie? O właśnie, co jest pytanie, czy powstanie amid? A co jest amoniak jako pierwszy? Amoniak też jest przecież zasadą. No, czyli co powstanie? Octan amonu, oczywiście. Proszę Państwa, octan amonu. Teraz pytanie, to jest częste pytanie na różnych egzaminach, testach. Octan amonu, w porządku. Czy nie może powstać właśnie amid? Być może on może powstać, ale nie tak od razu. Jako pierwszy powstanie po prostu właśnie octan amonu. Czyli to też jest zasada. Reakcja kwas, zasada. Octan amonu powstaje, prawda? Czy ogólnie mogłbym powiedzieć, że karboksylan sodu, karboksylan amonu, bo forma na kwas, taka zasadowa, mogę powiedzieć karboksylan, prawda? Karboksylan, odpowiednio kwas karboksylowy albo karboksylan tam czegoś, prawda? Odpowiedniej soli. Proszę Państwa, substytucja nukleofilowa, czyli to jest ten pierwszy typ reaktywności, o którym mówiliśmy sobie przed chwileczką. Jasne, ten pierwszy typ reaktywności właśnie z tym kwaśnym protonem, który tam jest, czyli z tym kwaśnym atomem wodoru. Dalej. Substytucja nukleofilowa. Znowu to, co przed chwileczką tam pisaliśmy sobie. Substytucja nukleofilowa. I znowu najpierw zacznijmy od... generaliów, czyli jeżeli weźmiemy kwas karboksylowy odpowiedni i przypuśćmy, że tutaj będziemy mieli grupę hydroksylową albo jakiś generalnie X, pochodna kwasu karboksylowego, czyli może być albo grupa hydroksylowa, albo X. Teraz jeżeli nukleofil atakuje to położenie, to co się będzie tworzyło, można powiedzieć, że tworzy się taki kompleks, prawda? Coś takiego. I teraz może następować substytucja, prawda? Czyli, a tutaj jeszcze ten nukleofil bym zapomniał. Nukleofil, jeżeli on nie miał żadnego ładunku, to muszę napisać plus. Jeżeli miałby ładunek minus, to proszę dla uproszczenia napiszmy tutaj minus, to ten ładunek się tu zgubi. O, nie będę musiał go tutaj pisać. Przypuśćmy, że to był nukleofil z ładunkiem ujemnym. Wtedy nie muszę tu napisać plusa, prawda? Bo jakbym dał nukleofil bez ładunku, a są takie nukleofile, musiałbym teraz formalnie napisać tu ładunek. Teraz, proszę Państwa, w zasadzie powinienem otrzymać produkt O, czyli piszę produkt taki... tak, czyli otrzymuję tak. R
nukleofil O plus OH minus. Czy to jest możliwe? Jaki jest kłopot z tym OH minus? On nie będzie chciał się oderwać w takiej postaci, czyli najpierw musiałbym go sprotonować, prawda? Czyli tak reakcja nie za bardzo będzie zachodziła, czyli muszę najpierw sprotonować go. Albo, czyli mam do wyboru dwa wyjścia. Mam do wyboru dwa wyjścia. Albo protonuję, czyli albo proponuję, protonuję coś takiego, czyli o, mam tutaj R i teraz H plus, na przykład z jakiegoś kwasu, tak, protonuję to i mam teraz R O H tak, w ten sposób. Tylko najpierw protonowanie musiałoby zajść najpierw tutaj na tym tlenie, bo formalnie musiałbym zacząć od protonowania tego tlenu, prawda? Czyli jeżeli w środowisku kwaśnym to prowadził, to tutaj bym miał najpierw tego typu historię, że tutaj by było O, OH plus, prawda? Dlaczego to? Pokazywaliśmy sobie już, dlaczego w kwasie karboksylowym protonowaniu ulega ten tlen, a nie tlen ten, tak od razu. Ze względu na lepszą stabilizację przez formy mezomeryczne. To już rysowaliśmy na jednym z pierwszych wykładów. I co teraz? Plus nukleofil, tak? Plus nukleofil, o, w ten sposób, prawda? I mamy, ponieważ w środowisku kwaśnym to nukleofil nie ma żadnego ładunku, czyli piszemy sobie dalej. R nukleofil OH, tak, o, a tutaj w ten sposób widzą te strzałki, czyli to się zobojętniło i teraz znowu plus H plus, jeden z tych ulega protonowaniu, tak, i otrzymujemy OH, na przykład niech to ten ulega sprotonowaniu, R. Tutaj niech będzie nukleofil OH i teraz co? Ulega oderwaniu o w ten sposób, prawda? Ulega oderwaniu w ten sposób i tu możemy napisać minus H plus minus H2O, tak? Minus H plus. Widzą wszyscy skąd się bierze ten minus H plus? Na przykład teraz jak dałem tutaj cząsteczkę, na przykład jeszcze raz, na przykład niech to będzie woda, o, czyli co? O, woda ulegnie tutaj protonowaniu. Widzą wszyscy? Te szczaiczki tak narysowaliśmy sobie. I produktem będzie co? I produktem będzie tak. R nukleofil O plus H2O i oczywiście plus co? Plus H plus. I mamy substytucję nukleofilową. Proszę spojrzeć, co musiałem zrobić? Musiałem sprotonować najpierw tą grupę hydroksylową. I to nie od razu, tylko najpierw sprotonować grupę ten tlen karbonylowy jak gdyby, bo on łatwiej ulega protonowaniu, a potem ten drugi. Teraz co się dzieje, jeżeli mam taką strukturę X, na przykład chlorek kwasowy, ester i tak dalej, wówczas mogę od razu przeprowadzić taką reakcję, tak, czyli rysuję sobie na przykład wtedy niech to będzie z ładunkiem minus nukleofil, nukleofil minus R
nukleofil X, tak, i tutaj z powrotem otrzymujemy R nukleofil plus X minus, prawda? Czyli widzimy już, że generalnie kwasy karboksylowe reagują w środowisku kwaśnym. Jaka jest druga przyczyna tego efektu, że reakcja z nukleofilem zachodzi tylko w środowisku kwaśnym? Mianowicie, co będzie się działo w środowisku zasadowym? Czyli jeżeli chciałbym poprowadzić reakcję w środowisku zasadowym plus na przykład NaOH, to już mówiliśmy, że otrzymujemy RCOO minus i co? Plus nukleofil. Czemu taka reakcja nie chce zachodzić? Kto im powie? No, popatrzmy, jaki tu jest ładunek. Minus, prawda? A substytucja nukleofilowa wymaga, żebym tu jeszcze, jeżeli szczególnie prowadzę w środowisku zasadowym, to często ten nukleofil jest w postaci anionu, żebym jeszcze tam doprowadził ładunek ujemny, dwa ładunki ujemne. Czy one zechcą się zbliżyć? Nie. Więc to jest druga przyczyna, dla której takie reakcje, ale kwasu karboksylowego teraz, a nie pochodnych kwasu, no nie chcą zachodzić. Czyli substytucja nukleofilowa. I proszę Państwa, pierwszy typ reakcji, czyli estryfikacja. Estryfikacja w środowisku kwaśnym to jest dokładnie ten mechanizm, który tutaj sobie zapisaliśmy. Estryfikacja w środowisku kwaśnym, napiszmy. Tu mamy taki przykład, kwas butanowy, czyli napiszmy konkretny kwas. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, kwas butanowy plus OH, co to będzie za alkohol, jeżeli tak napisaliśmy w postaci takiej zwartej. Metanol oczywiście, plus metanol i teraz w środowisku kwaśnym, czyli w środowisku kwaśnym na przykład pod wpływem kwasu siarkowego, co będzie następowało? Najpierw następuje protonowanie, tutaj w tym położeniu, nie w tym, tylko w tym, bo przypominam, ze względu na obecność struktur mezomerycznych odpowiednich, czyli ta struktura 2, 3 OH OH plus, prawda? I co teraz? Atak nukleofilowy. O, proszę spojrzeć w to położenie. Dokładnie rysujemy to, co przed chwileczką, tylko na wzorze OH. O, grupa metylowa, tak. Co nam jeszcze brakuje? Gdzie tu będzie teraz plus? Kto im powie? No, gdzie brakuje ładunku? O wodorze zapomniałem, prawda? Gdzie będzie oczywiście ten oddał, tak? Tutaj jest ten plus, on to oddał. No i teraz co musimy? Znowu sprotonować. Tak, czyli minus H+, tak? Chcemy stąd odebrać ten jeden z protonów, tak? Czyli o, tutaj taką strzałeczkę rysuję, minus H+, a tutaj dołożyć plus H+, prawda? O, czy to może być ten sam proton z tej samej cząsteczki?
formalnie mógłby być z tej samej cząsteczki nawet przeniesiony, ale on będzie też równie dobrze z jakiegoś rozpuszczalnika, z tego alkoholu czy z innych cząsteczek, będzie ulegał wymianie. I otrzymujemy dalej, rysujemy tak. OH2+, tak, tu już będziemy mieli to, co potrzebujemy, czyli tak. I tutaj będziemy mieli znowu OH i na przykład cząsteczkę znowu alkoholu. Tak, i co? O, narysowałem to dobrze. Tak i tak, tak? Czyli cząsteczka alkoholu deprotonuje to, odtwarza się grupa karbonylowa i odchodzi woda. I otrzymujemy cząsteczkę butanianu metylu. Butanian metylu, tak? Butanian metylu, narysujmy. Jasne to jest dla wszystkich. Patrzcie, że wszystkie, o źle narysowałem, wszystkie tutaj te etapy są jakie? Odwracalne. Wszystkie etapy tej reakcji odwracalne są. Czyli cała... Tak, czyli otrzymujemy w tej chwili... O, butanian metylu, raz, dwa, trzy, cztery, plus co? Plus cząsteczka wody, plus sprotonowany alkohol. Plus. Czyli w reakcji estryfikacji tworzy się woda. Jeżeli się teraz przyjrzymy tej reakcji, to ponieważ wszystkie te etapy są odwracalne, to jeżeli usuniemy jeden z produktów reakcji, to reakcja będzie miała tendencję do przechodzenia na prawo, do produktów, prawda? Bo inaczej to jeżeli wymieszamy substraty, no to otrzymamy trochę substratów, trochę produktów, w pewnym momencie stop, reakcja się zatrzyma. Czy coś takiego jest dla nas interesujące? No nie bardzo, bo mamy mieszaninę. My chcielibyśmy doprowadzić ją do końca, czyli musimy coś z tych produktów usuwać. Możemy w taki sposób przesunąć równowagę, mówimy na prawo. Albo usuwamy co? Wodę, albo usuwamy ester odpowiedni, albo co jeszcze możemy robić? Możemy dać nadmiar jednego z reagentów, czyli na przykład duży nadmiar kwasu albo duży nadmiar alkoholu. Wówczas też ten alkohol, jak będzie w dużej ilości, to wyczerpie cały nasz kwas, prawda? I całość przereaguje praktycznie do tego produktu i zostanie nam oczywiście nieprzereagowany nadmiar tego reagenta. Teraz pytanie, czego da w nadmiarze? Alkoholu czy kwasu? Który z reagentów użyje w nadmiarze? Kto mi odpowie? No? Co jest wygodniej? Na przykład metanol czy jakiś taki kwas butanowy w nadmiarze dać? Słucham? No, ja bym dał metanol. Czemu? Bo łatwiej go potem usunąć, prawda? Bo łatwo oddestylować. Kwas ma wyższą temperaturę wrzenia. A czy czasami będę używał kwasu? Generalnie używam w nadmiarze tego, co mam tańsze, prawda? Jak coś mam tańsze, to daję go w nadmiarze, bo jest dużo. Jeżeli alkohol jest jakiś egzotyczny i trudno dostępny, to oczywiście chcę go w całości wyczerpać, prawda? Alkohol to niekoniecznie mówię o alkoholu etylowym, dowolny alkohol, prawda? One mogą być też skomplikowane, te alkohole. Wobec tego daję w nadmiarze to, co jest dostępne. Teraz tak, usuwanie wody. W jaki sposób mogę usuwać? Jest taka nasadka, na przykład Dina Starka i dodaje się benzenu i ten benzen
oddestylowuje z wodą, tworząc azeotrop, czyli usuwamy wodę w ten sposób z reakcji. Można na przykład wodę usunąć, jeżeli ona tworzy jakąś oddzielną warstwę z tworzącym się estrem. Też można w ten sposób wodę usuwać. Czyli usuwam wodę też. Czyli to są te metry. Trzeba pamiętać, że reakcja estryfikacji kwasu karboksylowego jest reakcją odwracalną. Równie dobrze hydroliza takiego, takiego estru jest możliwa w drugą stronę, czyli o tu jeszcze ostatni etap też napisać powinienem w ten sposób, prawda? Tam jest, ale tu też jeszcze jedna szczaweczka. Czyli estryfikacja, wszystkie etapy reakcji estryfikacji są odwracalne. I proszę Państwa, pochodne kwasów karboksylowych. Pochodne kwasów karboksylowych. Czyli to, co pisaliśmy sobie przy reaktywności w reakcji substytucji nukleofilowej jako X, to teraz pochodne, prawda? Kiedy X będzie OH, to oczywiście mamy kwas karboksylowy. NH2, amidy. Dalej Cl, chlorki kwasowe albo chlorki acylu, chlorek kwasowy albo chlorek acylu, chlorki kwasowe, OR, estry, przed chwileczką mówiliśmy sobie o estrach, albo OCO, OR, bezwodniki kwasowe. Bezwodnik kwasowy. Czyli jak gdyby z dwóch cząsteczek kwasu karboksylowego, jeżeli odejmiemy wodę, to otrzymamy bezwodnik kwasowy. Reaktywność substytucji nukleofilowej pokazywaliśmy przed chwileczką, że nie musimy proptonować, czyli generalnie w substytucji nukleofilowej chlorki kwasowe są bardziej reaktywne niż amidy, a te są bardziej reaktywne niż estry. Czyli możemy zapisać, że reaktywność się zmienia. Cl jest bardziej reaktywne niż NH2, jest bardziej reaktywne niż ester, OR. Sama reakcja, przed chwileczką pokazaliśmy sobie, ona jest uzasadniona na przykład zasadowością tej grupy opuszczającej, prawda? Czyli Cl minus odpowiednio, OR minus, NH2 minus, prawda? Teraz proszę Państwa, co można uzyskać wobec tego z takich pochodnych kwasów karboksylowych? Czyli reakcje bezwodników na przykład. Co można z nich uzyskać? Można powiedzieć tak tabelarycznie. Co z tego można mieć? W tychże reakcjach substytucji nukleofilowej, o której cały czas tutaj mówimy. Mechanizm dokładnie tej reakcji przed chwileczką sobie umówiliśmy. Czyli jeżeli mamy bezwodnik kwasowy, tak, bezwodniki kwasowe i teraz może być oczywiście w reakcji z alkoholem
co będziesz tworzyć? RC ester, tak? Czyli tutaj no nie ma żadnych zaskoczeń. To, co byśmy się spodziewali, w reakcji z wodą będzie tworzył się kwas karboksylowy, tak? Kwas karboksylowy, co tutaj będzie nukleofilem? Woda, tak? Woda też jest oczywiście nukleofilem. W reakcji z amoniakiem RCO NH2, odpowiedni amid. W reakcji z wodorem, tak? Czyli w reakcji z wodorem może następować redukcja. Odpowiedni aldehyd, który będzie się też utleniał do kwasu karboksylowego, który będzie się jeszcze dalej redukował, tak? Bo jeżeli tutaj mówię pod wpływem wodoru dalej, czyli pod wpływem dalej wodoru, tak? Będzie się odpowiednio redukował do odpowiedniego alkoholu. Raz, dwa, tak jest, dwie, czyli do odpowiedniego alkoholu. Zgadza się? Tak jest, zgadza się, dobra. Tak jest. No nie, bezwodnik, to właśnie jest tak, że jak odejmę wodę z dwóch, tak. Polewo ten tlen przy grupie R. Aha, tutaj, tak, oczywiście, tutaj powinny być same te, jasne, dwie cząsteczki kwasu karboksylowego, oczywiście, jasne. Czyli cząsteczka kwasu odejmuje wodę oczywiście i otrzymuje bezwodnik, jasna sprawa. Czyli odjąłem... Wziąłem dwie cząsteczki kwasu karboksylowego, odjąłem cząsteczkę wody, otrzymuję po prostu bezwodnik. I de facto, proszę Państwa, w ten sposób jestem w stanie przerobić estry i tak dalej, czyli de facto wszystkie pochodne. Czyli nie będę nawet pisał tych reakcji, te reakcje identycznie dają mi wszystkie pochodne. Proszę Państwa, i trzeci typ reaktywności, o którym sobie mówiliśmy, to jakie jest związane z tym kwaśnym wodorem, czyli na przykład reakcja Hela-Wollarda-Zielińskiego. Czyli to jest reakcja kwasu karboksylowego. W obecności trójbromku fosforu. I cząsteczki halogenu odpowiednio, czyli na przykład BR2, prawda? Teraz w pierwszym etapie następuje, czyli PBR3 to czym to jest? Kwasem Lewisa, czyli analogicznie jak proton, ta para elektronowa tworzy tutaj kompleks, czyli PBR, BR. BR, tak, OH. I teraz co? Możemy wykorzystać albo ten proton, prawda? Czyli możemy na dwa sposoby, czyli pierwsze enolizacji, czyli generalnie rzecz biorąc będziemy mieli możliwość, czyli napiszmy jeszcze coś takiego tutaj, że najpierw PBR3, czyli to będzie plus, tak jest, ale tutaj tu jeszcze musimy oderwać to, tak, żeby było, bo inaczej by tu by było minus, prawda? Czyli powstanie coś takiego, o.
Tak, czyli napiszmy sobie P, BR, BR, BR minus, tak, BR minus. Tak, PBR minus. Tak, tutaj, o, w ten sposób. Tak, o, i teraz będzie. Tak, tutaj będzie. Będzie minus po oderwaniu, prawda? Czyli de facto powinienem to wcześniej tu już napisać, żeby to pasowało. Minus, prawda? Wtedy bym napisał taką strukturę. OPBR 2, zgadza się. O, i teraz mogę oderwać albo ten tutaj wodór, albo ten wodór. Jeżeli ten wodór, czyli napiszmy coś takiego w ten sposób. Tak. I znowu popatrzcie, co napiszę tutaj. Minus A plus. A tutaj, czyli ten wodór odrywam, enolizuję, a tutaj dołożę jeden do tego, czyli plus H plus, to też w tym miejscu potrzebuję go dołożyć do tego, czyli to może być ten proton, mogę przenieść go w to miejsce na przykład, czyli otrzymam coś takiego, tutaj ten, to marzę tutaj, bo mi będzie przeszkadzało i otrzymam co? O, taki enol. OH P BR2 OH, prawda? Albo taki enol, albo po prostu, jeżeli to będzie ten tutaj proton, czyli to się będzie znajdowało. Może tutaj napiszmy to. Czyli tutaj mogę równie dobrze zabrać ten proton, tak? Czyli to będzie. O, taki w tej chwili o. Ten zostaje. To oderwałem. O. PBR2H, tak? Tak, zgadza to się. A, jeszcze tutaj miało być to BR minus. O, atak tego BR minus miał nastąpić wcześniej, bo po to prowadziłem tutaj tą reakcję pomiędzy trybromkiem fosforu, a tym atomem tlenu, żeby to była właśnie grupa łatwiej opuszczająca, prawda? Czyli tutaj jeszcze musiałem to BR minus napisać. O, BR minus. Patrzcie, że w tej chwili by mi zabrakło tego BR minus, prawda? O, i teraz dopiero. Czyli tu powinienem jeszcze mieć ten, o, BR, tak? I tutaj ten BR będzie. Widać, teraz dopiero się zgadza. Zgadza się? Dobrze? Patrzycie? W nowym roku jeszcze człowiek też nie zastartował. Także zgadza się ten BR teraz? Raz, dwa, trzy, cztery, zgadza się. Czyli tutaj jest albo taka forma, czyli to jest enol, od razu mamy enol, albo kiedy oderwaliśmy tutaj ten proton, to będziemy mieli w formie. O, czyli to są te dwie formy. Tak. Pojedyncze wiązanie. Tu jeszcze jest ten wodór. O i BR. Czyli to są jakie formy? Ta z tą
co to jest za forma? Ta i ta. Tautomeryczne, tak? Tautomeria ketoenolowa. Tautomeria ketoenolowa. I teraz, proszę Państwa, ta forma enolowa, czyli enol, ta forma enolowa może reagować. Czyli ta forma enolowa, o. Może reagować z cząsteczką halogenu, o, w ten sposób. Jaka to jest reakcja? Typ reakcji. Jak patrzymy, to od razu powinno nam przyjść do głowy. Jaka to jest? Jaka? No, addycja oczywiście. Nukleofilowa czy elektrofilowa? No. To jest, to będzie oczywiście nukleofil. Tu będzie minus, plus Br minus, tak? Plus Br minus, czyli coś takiego. Oha. Co teraz będzie? Tutaj jaki będzie ładunek? Jeżeli zabrałem temu, to co tu musi być? Plus, prawda? Czyli teraz tak następuje, tu muszę znowu oderwać, o, czyli o, w ten sposób robię to tutaj, a to tutaj ten Br na to działa, ten co się oderwał, tak? Br minus to jest ten, tak? Plus Br minus, czyli ten kawałek Br minus atakuje mi proton i co otrzymuje? I otrzymuje mi brom, czyli co, taką pochodną kwasu karboksylowego, czyli co to jest? Halogenek odpowiedni acylu zbromowany w położeniu alfa plus co? Plus HBr i dalej hydroliza tego, tak, da nam odpowiedni kwas. Mogę to już tu mazać na górze? Da nam odpowiedni kwas, tak, Br alfa halogeno, a to był kwas raz, dwa, trzy, czyli propionowy w tym przypadku. Propionowy, alfa halogeno, czyli alfa bromo propionowy kwas jest produktem. Teraz, proszę Państwa, dowodem takiego mechanizmu to jest też to, że jeżeli damy trójbromek fosforu i na przykład chlor, to otrzymujemy selektywnie alfa chloro, czyli ten brom z tego halogenu, z tego katalizatora, to jest tylko potrzebny po to, żeby utworzyć kompleks właśnie z kwasem karboksylowym, czyli żeby ułatwić całą reakcję, a on nie wchodzi w to położenie alfa. Czyli to jest reakcja Hela-Wollarda-Zielińskiego. Następna reakcja tego kwaśnego wodoru w położeniu alfa to jest kondensacja Claisena. My mówiąc o aldehydach i ketonach, mówiliśmy o kondensacji aldolowej. Kondensacja Claisena, czyli napiszmy sobie tak. Na przykład niech to będzie octan etylu. Napiszmy w ten sposób. Octan etylu. I co? I tutaj mamy ten w położeniu alfa. Ten wodór, który możemy oderwać, otrzymując taki anion.
Tak, przeważnie na przykład jako tą zasadę to możemy zastosować sobie etanolan sodu na przykład. Etanolan sodu, czyli ONaC2H5 plus minus, prawda? Czyli to, tą zasadę, o to będzie to B minus najczęściej. Czyli potrzebujemy mocnej zasady, etanolan sodu. Wygenerowałem taki karboanion i popatrzcie, że ten karboanion, on będzie stabilizowany przez co? Minus przez takie struktury mezomeryczne. Wobec tego mówimy, że taki anion, jak on się nazywa? Enolanowy. Enolan, tak? Patrzcie, enol. Enol. Tak, widzimy tutaj, tu jest en, a tu jest ol. En, a tu jest ol. Dlatego enolanowy. Dlatego on jest bardzo, bardzo trwały. I dlatego taka reakcja przebiega łatwo. Wobec tego ten, że o, tenże enolan, to co to będzie? To jest po prostu nukleofil ze znakiem jeszcze minus. Bardzo silny nukleofil, który może zaatakować drugą taką cząsteczkę. Drugą taką cząsteczkę, tak? Drugą cząsteczkę. Nie muszę jej pisać, mogę tak tylko narysować, prawda? Widzimy, że to będzie nawet może łatwiej w ten sposób zobaczyć. Zaczynam reakcję, bo to też jest trudna reakcja, taka, która studentom też sprawia kłopoty. Czyli pierwsze, przygotowuję cząsteczkę jedną, na przykład najprostsze od stanu etylu. Reakcja zawsze zachodzi w położeniu alfa. Jeżeli bym miał napisał nie odstan, tylko przypuśćmy raz, dwa, trzy propionian, to w położeniu alfa będzie zachodziła, a nie na samym końcu tego łańcucha kwasu. Rozumiemy to? Czyli wobec tego piszę, przygotowałem sobie enolan z jednej cząsteczki, a druga będzie służyć mi po to, żeby mógł ją ten nukleofil zaatakować. Tak, wobec tego piszę O minus, tak, i tamten rysuję tutaj, ten drugi. Raz, dwa. Tak, zgadza się? Nie zgadza się, bo muszę jeden dalej napisać, tak, czy to jest minus? Minus było na jednym, czyli tu muszę dalej narysować, tak, czyli tutaj było o ten minus, niech to będzie tak. O, rysuję po prostu w ten sposób, tak, żeby było widać i powstało jeszcze, żeby to było lepiej widoczne. O, powstało tutaj nowe wiązanie, tak. O, za daleko, o. I podwójny, tak? Zgadza się. I tutaj jeszcze narysuję to, co było poprzednio narysowane, czyli o, w ten sposób. Czyli powstał coś takiego, powstało, o. I teraz co z powrotem? Proszę spojrzeć, że typowa dla reakcji, typowa reakcja dla reakcji estrów, to będzie co? Substytucja. Wobec tego co? Musi odejść ta grupa opuszczająca. Wobec tego rysuję. Raz. Zostawmy tak, to tu dokładnie jest, żeby tu nie kombinować, żeby wszyscy to widzieli. O, zostaje to plus co? Plus o minus. Czyli otrzymałem produkt kondensacji Claisena. Produktem co są? Patrzcie, co jest produktem? Alfa, beta, beta-ketoestry. Beta-ketoestry są produktem. Widzimy wszyscy tą reakcję? Substytucja nukleofilowa. Beta-ketoester jest produktem wobec mocnej zasady. Enolan stabilizowany mezomerycznie, dlatego tak trwały jest, dlatego tak łatwo go wygenerować.
przypadku kondensacji aldolowej wystarcza wodorotlenek sodu. Tutaj nie wystarczy. Musi być jeszcze mocniejsza zasada, żeby oderwać ten wodór. Ten wodór, jego pKa to jest rzędu koło 20. Z reguły, proszę Państwa, przyjmuje się, czyli nowe metody umożliwiają prowadzenie takich różnych reakcji nawet dla kwasów karboksylowych. Czyli mamy cząsteczkę kwasu karboksylowego i ten proton w położeniu alfa jest też kwaśny, nawet kwaśniejszy niż w przypadku estrów. I takie różne reakcje też zostały opracowane z wykorzystaniem właśnie tego enolanu w przypadku kwasów karboksylowych, aczkolwiek w starych na przykład książkach to znajdziemy taką informację, że na skutek tego, że tam jest obecny ta grupa karboksylowa, to nie możemy wytworzyć tego anionu w położeniu alfa. Okazuje się, że możemy taką sól podwójną utworzyć, na przykład sól litu, gdzie będziemy mieli odpowiednią sól litową kwasu i sól litową tego enolanu w położeniu alfa. I można wykorzystać tego typu enolany też do różnych reakcji, prawda? Okazuje się, że tutaj tym czynnikiem, który uniemożliwiał wykorzystanie tego typu związków, to była rozpuszczalność soli właśnie na przykład sodowych. I proszę Państwa, reakcje przy amidowym atomie azotu, czyli amidy. Przepraszam. To proszę spojrzeć, że taki ftalimid, tutaj ten atom wodoru, on również ma charakter kwaśny i bardzo łatwo ulega oderwaniu. Na przykład w reakcji z wodorotlenkiem potasowym otrzymujemy sól sodową, ftalimidek potasu, prawda? Ftalimidek potasu. N minus K plus. Dlaczego? Jeżeli sobie rozpiszemy znowu struktury mezomeryczne, to widzimy, że o, albo tu na tej tablicy napiszę. Tak, na tej tablicy napiszę. Struktury mezomeryczne, o, w ten sposób, tak, czyli struktury mezomeryczne, przypominam, że w ten sposób notujemy, o minus N, tak, i dalej, znowu oczywiście tutaj gdzieś będzie K+, prawda, jeżeli to mamy jako w parze, taką sól. Tutaj piszemy znowu w drugą stronę, czyli może być w tą stronę, a może być w tą stronę analogiczna struktura. I znowu K+, czyli ftalimidek potasu, popatrzmy, że na tym atomie azotu ma ładunek ujemny, czyli on będzie nukleofilem również, czyli to będzie również nukleofil, o tutaj to zmarzmy, czyli to będzie nukleofil, który na przykład może reagować z czym? Plus RX halogenek alkilowy w jakiej reakcji? Co to jest za reakcja? Substytucji jakiej? Nukleofilowej, prawda? Możemy powiedzieć inaczej, że to jest reakcja alkilowania, czyli taką reakcję to prowadzimy właśnie w ten sposób. Weźmy tu gdzieś mamy, to napiszmy na tej tablicy to. O. Czyli ta sól, ftalimidek potasu, teraz w dimetyloformamidzie z
odpowiednim halogenkiem alkilowym da nam jako produkt R plus co? Plus X minus, tak? Czyli mamy taką podstawioną, oczywiście tutaj muszą być podwójne wiązania i teraz odpowiednio woda w środowisku zasadowym następuje hydroliza tego, otrzymujemy CO minus plus NH2R. NH2R, czyli co to jest? Napiszmy to wyraźniej. H2NR, czyli aminę pierwszorzędową. Taka metoda się nazywa synteza Gabriela. Synteza Gabriela amin pierwszorzędowych, tak? Widzimy to? I co nam tu jeszcze zostało? I proszę Państwa, kwasy karboksylowe wykorzystywane są też do rozszczepiania. Rozszczepiania diasteroizomerycznych soli na czyste enantiomery. Mianowicie jeżeli mamy teraz kwas karboksylowy mlekowy na przykład, prawda? Czyli są dwa enantiomery tego kwasu mlekowego. Przypuśćmy, że napiszemy dokładnie tak, jak to tutaj jest, czyli COOH CH3 tak, wymieniłem raz podstawniki, czy jak wymieniłem jeden raz podstawniki, to konfiguracja się zmieniła na przeciwny, na pewno, prawda? Czyli mam takie dwa enantiomery, czyli mogę powiedzieć, że racemat, prawda? Racemat, związek racemiczny. I teraz chciałbym sobie wziąć i jeden z takich kwasów karboksylowych oczyścić. Bez tego co robię? Jeżeli mam jedno centrum tutaj chiralności, to proszę Państwa, wszystkie własności fizyczne są dokładnie takie same. Poza skręcalnością płaszczyzny światła spolaryzowanego wszystkie te właściwości są dokładnie identyczne. Wobec tego nie jest mi łatwo wydzielić taki. Muszę zrobić taką operację, żeby dołożyć jeszcze drugie centrum chiralności. To mogę zrobić na przykład w reakcji z aminą NH2, czyli fenyloetyloamina, tak, C6H5, wodór CH3, czyli fenyloetyloamina, S-fenyloetyloamina. Ona jest dostępna jako taki reagent. Popatrzmy, że tutaj co jest dokładnie? Jeden enantiomer. Tu mam mieszaninę enantiomerów. Wobec tego, co ja otrzymam? Otrzymam, napiszę może to na tej drugiej tablicy tutaj, czyli otrzymam mieszaninę po prostu tych dwóch
OH, tak, COO. I teraz co powstanie w reakcji kwasu karboksylowego z aminą? Czyli to jest tak jakby pochodna amoniaku. Co powstanie? Sól, prawda? Jako produkt otrzymam sól, tak? Czyli tu będę miał COO minus, a tutaj będę miał NH3 plus, prawda? Muszę dokładnie to, co tam jest, przerysować. CH3 OH wodór. Tutaj będę miał NH3 CH3 wodór C6H5, czyli to razy to plus COO minus CH3 wodór OH też razy dokładnie to samo, tak? Czyli takie dwie sole. I popatrzmy teraz na te dwie sole. Podczas gdy tutaj mieliśmy dwa enantiomery, to co to będzie? Taka sól, co będzie? Takie dwie sole. Czyli to będzie jedna sól, a to będzie druga sól. Czy to będą enantiomery? Nie, co to będą? Diastereoizomery. One są diastereoizomerami. Bo co, są izomerami konfiguracyjnymi? Są, różnią się, prawda? Czy różnią się sposobem łączenia atomów? Nie, sposób łączenia atomów jest dokładnie taki sam, ale patrzcie, że tutaj jest na jednym atomie, czyli to jest jeden związek każdy z tych, taka sól. Wobec tego, skoro są diastereoizomerami, to one się różnią właściwościami fizycznymi. Na przykład można je rozkrystalizować. I tak się to robi. Rozkrystalizowuje się w szeregu krystalizacji. Krystalizujemy tak długo, aż otrzymujemy przewagę jednych kryształów nad drugimi i rozszczepiamy, otrzymując po prostu na końcu w reakcji z kwasem solnym odzyskujemy dwa kwasy, ale już jako dwa oddzielne enantiomery, prawda? Czyli uzyskujemy S i R, dwa enantiomery oddzielnie. Czyli to się nazywa rozszczepianie kwasów karboksylowych. Dlaczego jest takie wygodne? Bo patrzcie, że te sole łatwo się uzyskuje te sole, łatwo się je z powrotem rozdziela, uzyskując właśnie czyste enantiomery. Czyli reguła jest prosta. Mamy enantiomer, pojedynczy atom chiralny. Dokładamy drugi atom chiralny z aminy. Amina z kwasem reaguje w jaki sposób? Taki, że uzyskujemy sól. To są sole diastereoizomeryczne, różnią się właściwościami fizycznymi. Chemicznymi również można powiedzieć, abyśmy znaleźli odpowiednie jakieś enzymy i tak dalej. Tak, żeby mogły rozróżnić te atomy, te układy, prawda? I uzyskujemy dwa rozdzielone enantiomery. W podobny sposób, stosując na przykład optycznie aktywne, czyste kwasy karboksylowe, można rozszczepiać aminy na optycznie czynne aminy właśnie. Czyli dwa enantiomery można w ten sposób rozdzielić. Kwasów i amin. Dlaczego w ten sposób robimy? Bardzo często aminy są dostępne w przyrodzie, czyli w przyrodzie, mówimy alkaloidy, jest dużo dostępnych tego typu związków. One są dostępne, samo kwasy karboksylowe, prawda? One są dostępne jako enantiomery. Łatwo je zabrać z przyrody i wykorzystać w laboratorium do takich rozdziałów.